Wszystko zaczęło się 10 lat temu, tak, kiedy wyszłam za mąż za Maćka i się przeprowadziłam do Tłuszcza z Warszawy. No i chciałam tutaj poznać miasto, okolice. Zaczęłam korzystać z instytucji kultury, z centrum kultury, właśnie z biblioteki. No i zaczęło mnie dopadać takie smutne poczucie, że tutaj niewiele się dzieje, niewiele takich rzeczy jest ciekawych dla mnie. Poszłam do biblioteki, nie byłam w stanie wypożyczyć książki, bo same takie były nowości, takie nie dla mnie. Z drugiej strony widziałam, że tutaj tak coś się dzieje, ale ludzie o tym nie wiedzą. Jest mały taki przepływ informacji, jest takie prężne życie samorządowe, ale w ogóle to się dzieje w oderwaniu od mieszkańców. Potem jeszcze teść miał trochę takie problemy z dogadaniem się z burmistrzem, więc zaczęłam chodzić tam do urzędu miejskiego, oswajać sobie te klimaty. No i ponieważ Maciek zawsze marzył, żeby stworzyć gazetę, to tak coraz bardziej się w nas pojawiała ta myśl, żeby gazeta, przynajmniej dla mnie wtedy, w tamtym momencie, była takim pośrednikiem między władzą a mieszkańcami, żeby promować takie ciekawe inicjatywy tutaj na naszym terenie, żeby ludzie też się poczuli dumni z tego, co tu się dzieje, żebym ja się poczuła dumna jako tłuszczanka z wyboru, że tutaj mieszkam, że tutaj tyle się dzieje i że jest ciekawie. Dla mnie gazeta powstała dlatego, że chciałem, żeby powstało, bo to było moje marzenie. No i ona umożliwiła mi realizację tego marzenia, jakoś też mnie popchnęła do tego, żeby się tego podjąć. I okazało się, że bardzo duże wywołało to reakcje po stronie społeczności lokalnej i po stronie władz. Władze nie wiedziały za bardzo, gdzie nas do czego przypisać, bo to pojawiła się taka ogromna potrzeba, że gdzieś powinniśmy z kimś, z czymś być połączeni, tak? Że jest albo gazeta opozycyjna, albo związana z jakąś partią. Później coraz więcej mieszkańcy się zaczęli do nas zgłaszać, tak? Z kolejnymi swoimi problemami, sprawami, łatwiejszymi, trudniejszymi. My staraliśmy się zawsze te sprawy mieszkańców poruszać. Zgłaszaliśmy się do urzędu, urząd odpowiadał, często rozwiązywał wtedy w trybie ekspresowym problem, więc to napędzało kolejnych mieszkańców i staliśmy się trochę takim, nie wiem, jak to określić, może nie rzecznikiem, ale na pewno jakimś takim pośrednikiem w rozwiązywaniu trudniejszych spraw. Ludzie są różni, różnie odbierają naszą gazetę. I czasem jest to takich miłych reakcji, typu, że ktoś się dopytuje, że kiedy będzie kolejny numer, no bo czasem mamy przesunięcia, bo się pojawiają dzieci w naszej rodzinie, tak? Czasem chcemy gdzieś wyjechać, odpocząć i wtedy ludzie dzwonią, dopytują się. Czasem właśnie ktoś tam naskoczy, ale to najczęściej właśnie taki, jak pisaliśmy te takie tematy, jak był tam konflikt opozycja-burmistrz, tak, i komuś się nie podobało, że my publikujemy, co tam opozycja na przykład mówi, tak, to w ten sposób. Tak personalnie na nas żadnych ataków ja nie kojarzę. No, po tych wyborach, no to było tak mi trochę smętnie chodzić po mieście, no bo tak sobie myślałam, że, no, że ci ludzie wybrali człowieka, który właśnie robił to, tamto, prawda? I tak, czy ja tu pasuję do tego miasta właśnie, czy ja chcę tu mieszkać? Taka się czułam trochę zdradzona, ale jakoś to się we mnie zaskrzepiło i w sumie sobie pomyślałam, że może jeśli ktoś by chciał skorzystać z naszych doświadczeń, to żeby jeśli wydaje gazetę albo prowadzi jakiś portal internetowy, to warto, żeby się kontaktował, miał w swoim towarzystwie osoby, które popierają różne frakcje tam lokalne. Bo my w pewnym okresie zostaliśmy trochę tak zepchnięci do narożnika i się bliżej związaliśmy z jedną opcją, bo po prostu tam byliśmy mile widziani, tam się dawało rozmawiać. I otrzymywaliśmy I jakiekolwiek informacje, otrzymywaliśmy tak? Bo informacje, tak? to był Burmistrz okres, kiedy się urząd na nie nas udostępniał nam żadnych zamknął, a miał informacji. swoją gazetę, więc tak była blokada informacyjna, ale przez to myślę, że w pewnym okresie zatraciliśmy taką perspektywę widzenia. I to właśnie trochę było dla nas też zgubne, dla nas jako osób tworzących gazetę, w sensie, że potem kiedy nie udało się tej zmiany przeprowadzić, to tak było tak dla nas to bolesne. Że właśnie, że większość ludzi inaczej widziała sprawy niż my.
Więc tak, dobrze jest być otwartym, rozmawiać z różnymi ludźmi, nawet jak mają różne poglądy, bo możemy się oszukać troszkę, że tak sobie stworzyliśmy taki pokój, gdzie wszystko jest, tak, nam się wydaje, że to tak cały świat wygląda, a tak nie jest. Ja to trochę inaczej widzę, bo zawsze staraliśmy się zachować tą obiektywność, moim zdaniem to się jakoś tam udało. Ale jest trudność taka, że jeśli na przykład zgłaszamy się po komentarz na przykład do urzędu i tego komentarza nam specjalnie nie udzielają, tak? Bo nie chcą, tak? Więc mamy już komentarz tylko jednej strony i gdzieś puste miejsce. Z jakimiś pytaniami się zgłaszamy, nie dostajemy odpowiedzi, bo dostajemy bardzo wymijające, które nic nie wnoszą. Czekamy po 2 miesiące na udostępnianie informacji, wtedy zaczynamy szukać sobie jakichś innych kanałów, tak? Więc jeśli szukamy innych kanałów, to nawiązujemy jakieś relacje z innymi osobami, tak? Z pokrzywdzonymi urzędnikami, którzy mają dostęp do segregatorów, z radnymi z opozycji, którzy mają dostęp większy do informacji niż, bo mogą kogoś odpytać, przepytać na komisji, niż my, tak? W trybie dostępu do informacji z przedłużeniem do 2 miesięcy. I dodatkowo jest trudność, że ponieważ tamta strona, która jest na przykład u władzy, nie chce współpracować, to jest bardzo trudno znaleźć osoby, które by chciały z nami współpracować, a są z tamtą stroną jakoś związane. Bo to było optimum, żeby mieć w redakcji właśnie osoby, które są ślepymi zwolennikami, ślepymi przeciwnikami i jeszcze takimi, którzy są po środku. I wtedy jakoś wspólnie tworząc, tak, jedna kolumna taka, druga kolumna taka i gdzieś to się, oczywiście to się bardzo ciężko czyta, tak, bo ludzie lubią czytać o tym, co jest zgodne z ich przekonaniami, tak. Ktoś lubi, uważam, że ktoś lubi Newsweeka i jak się zamieni te gazety, to jeden ma niesmak i drugi. Więc jak jest jedno i drugie, to w sumie u wszystkich jest dysonans. No u nas właśnie często tak czytelnicy mówili, że no w końcu kogo wy popieracie, bo najpierw tu jest artykuł, załóżmy we wrześniu, na taki temat, a w październiku już jest na inny temat, że to że trzeba się zdecydować, tak? No i my się wtedy cieszyliśmy, bo to znaczy, że robimy to, co do nas należy, że różne poglądy przedstawiamy, mimo że osobiste mamy już jakieś tam ugruntowane, tak? Ale liczymy na inteligencję czytelników, żeby sobie sami pogląd wyrobili. Mam wrażenie, że gazeta mocno buduje pozycję, tak jakby. Jest duża rozpoznawalność jakoś tej lokalnej społeczności. Ale jeśli chodzi o takich zwykłych czytelników, zwykłych mieszkańców, niezwiązanych, niepowiązanych, nieopłacanych, to jest bardzo życzliwa reakcja. To zdarzało mi się, że ktoś mnie minął gdzieś tam w drodze na ulicy, przepraszam, czy to pan robi tą gazetę? Ja mówię tak, to ja chciałem uścisnąć panu rękę i pogratulować, bo to jest wspaniała inicjatywa, tak? To są tego typu reakcje. Natomiast jeśli ktoś gdzieś, możemy tego nie wiedzieć dzisiaj, tak? To się okazuje za miesiąc, że on ma jakieś zlecenie, że on miał gdzieś tam, ktoś mu coś powiedział, że ktoś mu go do czegoś podpuścił, że jest kampania wyborcza i coś przykrego w związku z tym się dzieje na Facebooku czy w komentarzach, to są najczęściej osoby związane. Ja nie doświadczyłem nic przykrego od osób, które są zwykłymi czytelnikami. Natomiast jeśli chodzi o bohaterów artykułów, często takich, którzy nie chcieliby nimi być. Na przykład dyrektorki szkół, tak? Bo tam kogoś zatrudniły i my to spisaliśmy, tak? Czy też na przykład przychodnia, no, tak? Tak? Zdrowia, gdzie przyszedł list do redakcji, że pani w rejestracji tam jadła kanapkę zamiast obsługiwać i w ogóle jak to może być? I się okazuje, że poszliśmy się zapisać do lekarza i jest bardzo nieprzyjemnie, tak? Bo są wszyscy obrażeni na gazety, tak jak my byśmy sami napisali ten list, tak? Mhm. Tak, tak jest właśnie utożsamianie tych problemów, co poruszamy, z nami. I wtedy, jeśli coś opisujemy, to ktoś miał problem z urzędem albo właśnie z jakąś inną instytucją, to potem my dostajemy baty od pracowników tej instytucji, tak? I właśnie jeśli my byśmy coś robili źle, tak byśmy to czuli, to ja bym wtedy, nie wiem, przeprosiła takiego bohatera artykułu i bym jakoś starała się to załagodzić, ale najczęściej takie osoby nam potem nie mówią dzień dobry, czy tak nas mijają z wyższością, a to są właśnie członkowie tej elity takiej kulturalno-społeczno-edukacyjnej tutaj. No i tak jeszcze są takie dziwne uczucie, tak, z kimś się tam rozmawiało, potem on tak unika cię wzrokiem, a na przykład jest jakieś uroczyste otwarcie czegoś. Takie sztuczne sytuacje, po prostu jak w jakimś komediowym filmie, tak? Tak patrzymy, jak tam ktoś ucieka bokiem, czy coś w tym stylu. I to jest takie przykre, że my zawsze występujemy o komentarz drugiej strony. Każdy ma szansę jakoś się obronić, wytłumaczyć swoje racje, a i tak potem są na nas źli, że te tematy poruszaliśmy. I się to tak odbija właśnie taką czkawką. I to na tyle potężną, że właśnie w wyniku jeszcze innych zbiegów
okoliczności takich przyjaznych i jakichś moich pomysłów, to właśnie otworzyliśmy przedszkole, żeby nasze dzieci miały gdzie chodzić do przedszkola. I też wiemy na pewno, że nasze dzieci nie będą tu chodziły do szkoły podstawowej, bo nie chcemy, żeby dostawały od nauczycieli, czy tam nawet od dyrekcji, tak, jakieś przykrości za to, co my robimy. Mam wrażenie, że do tej takiej grupy najbardziej radykalnej, czyli tych działań strażniczo nagłaśniających, to zbyt wiele osób się w ogóle nie włączyło. Bo jeśli chodzi o młodzież, to było poza obszarem jakichś ich zainteresowań. I oni pisali o jakichś rzeczach, które ich bardziej interesowały. Aczkolwiek była taka konferencja. Zawsze staraliśmy się na warsztatach, żeby była konferencja prasowa z burmistrzem, gdzie przyjeżdżał burmistrz i był przepytywany przez młodzież. I był zarówno poprzedni burmistrz, jak i obecny na tych warsztatach, z tego co pamiętam. Mhm. I to, tym się nikt nie naraził z młodzieży, z tego co kojarzę. Natomiast na pewno oni tak naprawdę się narazili, już będąc, tak, członkami stowarzyszenia, czy też będąc gdzieś tam z nami związani. Natomiast przez to, że nas poznali, to widzieli od środka, widzieli, jakimi jesteśmy ludźmi, co robimy. Jakoś, jeśli ktoś nawet mówił o nas źle, to oni wiedzieli, że jest inaczej. Nie wiem, na ile mieli odwagę, żeby zabrać w tej sprawie głos, bo na Facebooku to różnie z tym było. Niektórzy zabierali, niektórzy nie. Natomiast jest to na pewno jakieś zaszufladkowanie. Część osób nas wspierało. Wydaje mi się, że łatwiej właśnie było tym nas wspierać w tej działalności strażniczej, którzy już nie pracowali tutaj, albo w ogóle nie pracowali w Tłuszczu. Na przykład mieli dobrą pracę w Warszawie i tutaj się mogli angażować, że mieli też czas tej pracy, żeby nam pomóc, na przykład tam opisać komisję, i że wtedy takie osoby się nie boją. Wiem, że ciekawe jest to, jaki sposób sobie radziliśmy z tym, że tutaj są działania jakieś animacyjno-społeczno-integracyjne, tak, a obok jest działalność strażnicza. Bo tutaj też na początku sobie pomyśleliśmy, że muszą być dwa podmioty, tak? Jest fundacja, która wydaje gazetę z zarządem jakimś, tam my akurat jesteśmy w zarządzie. Jest stowarzyszenie, które jakiś ten zarząd ma szerszy. My też w nim niestety tak jesteśmy, więc to też jakoś tam przynosi ten jakiś... Ale są też inne osoby, które nie są związane z gazetą i też im dajemy przestrzeń, żeby tworzyły swoje pomysły, żeby realizowały. No i to jest okazja, że na przykład, że jeśli chcemy zorganizować Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i no, wymyśliliśmy, że będzie to w przestrzeni publicznej, że będzie koncert w plenerze, że chcemy zamknąć ulicę, to wymaga bardzo dużo różnych spotkań, konsultacji, rozmów z urzędem, chociażby zaproszenie do współpracy, zaproszenie do kwestowania. Na szczęście to nie my musieliśmy chodzić, bo było więcej osób, tak? Ktoś inny chodził, ktoś inny rozmawiał i tak siedzieliśmy, że dobra, to nie my tam nie chodzimy, my nie rozmawiamy, no my może w tym momencie robimy artykuł, który dotyczy czegoś innego, co by położyło, tak, imprezę, bo ktoś jest zdenerwowany, mówi, nie, dobra, nic nie dostaną, nic nie pomożemy, nie będzie zgody, nie będzie zajęcia pasa drogowego. I ta strategia się sprawdziła, bo urzędnicy nam pomagali, tak, i wspierali nas, właśnie jak posyłaliśmy te inne osoby, a sami tak się nie szliśmy tak jakby na pierwszy front tych działań, tylko się zajmowaliśmy taką zwykłą harubą, typu jak właśnie rozłożenie sceny, czy tam dmuchanie baloników. I to myślę, że to jest dobre rozwiązanie tak naprawdę. Chociaż jeśli ktoś chciałby zablokować, to zawsze zablokuje. Ale to już przynajmniej nie jest na tyle rażące, że ktoś go drażni jeszcze, że wczoraj wysłał maila z jakimiś trudnymi pytaniami, tak, do urzędu, a tutaj dzisiaj przychodzi i może wodę mineralną zasponsorujecie, tak? Mhm. Czy cokolwiek. No to teraz to... No też myślę, że to było dobre takie rozwiązanie strategiczne, bo było pokazane, że my to nie tylko my, tylko właśnie jeszcze inne osoby, które też chcą coś tworzyć i wtedy trudniej burmistrzowi było odmówić tak pomocy, no bo też chce mieć dobre relacje z innymi.